Hej, w drugim sezonie Powstania Smoków w końcu pojawiło się trochę więcej Jaya niż w pierwszym. Jednak opinie na temat jego występu są tak różne i tak skrajne, że ciężko w jakikolwiek obiektywny sposób ocenić to, co zrobili z nim twórcy. Porozmawiajmy trochę o jego występie oraz o tym, jaka czeka go przyszłość. Oglądajcie do końca, bo mam dla was konkurs. W drugim sezonie Jaya było już nieco więcej niż w pierwszym, ale wciąż jest to czas, który możemy liczyć zaledwie w kilku minutach. No i jakby nie patrzeć, w drugiej części pojawił się on tak naprawdę tylko w jednym odcinku. Podczas gdy pozostała część drużyny ninja była tak naprawdę w każdym. Fani Jaya na pewno nie są tym zachwyceni, bo pojawia się wiele głosów, że twórcy serialu robią sobie z nas żarty i nie podchodzą do postaci Jaya poważnie. Inni zaś twierdzą, że takie przedłużanie nieobecności Jaya sprawi, że jego wejście będzie jeszcze mocniejsze. Ja jestem gdzieś pośrodku. Z jednej strony faktycznie takie długie oczekiwanie na powrót Jaya na dobre do serialu sprawi, że nasza niecierpliwość będzie jeszcze większa i serdeczniej przywitamy go, gdy wróci, ale z drugiej strony jego wejście wcale nie będzie dzięki temu mocniejsze. Przecież on miał już swoje wejście. Właśnie teraz, na turnieju źródeł było jego wejście i było średnie. Nie dał rady pokonać Nii, pomimo tego, że uczył się nie od byle kogo, a od samego Rasa i trenował prawdopodobnie razem z Noctem, a do tego on o niczym nie pamiętał. Na pewno łatwiej było mu walczyć z Nią niż jej. Ona w końcu wciąż widziała w nim starego dobrego Jaya. No nie wiem, ja mam co do tego takie mieszane odczucia. Na całe szczęście według informacji, które otrzymaliśmy do tej pory, już w trzecim sezonie Jay odegra znacznie, znacznie ważniejszą rolę. Trzeci sezon będzie prawdopodobnie momentem, w którym Jay na dobre powróci do serialu. Powróci jednak jako ktoś zły, a nie jako przyjaciel ninja, a przynajmniej na początku. Po przegranej walce z Nią, Lord teraz bardzo się na nim zawiódł i kazał mu opuścić miasto świątyń. No i gdzie udał się Jay? Cóż, na pewno nie powrócił do administracji. W końcu został z niej uratowany przez Lorda Rasa. Jeśli wierzyć przeciekom, Zakazana Piątka również ma odegrać dość ważną rolę w trzecim sezonie, więc skoro Dragonianie będą źli, Zakazana Piątka będzie zła i również Jay będzie zły, to kto wie, być może wszyscy będą pracować razem. Chociaż wydaje mi się, że Zakazana Piątka raczej będzie osobna. Ale Jay i Dragonianie wydają się być dość logiczni, tym bardziej, że zestaw z wioską Dragonian jest opisany jako burzowy. No hej, to na pewno musi mieć ze sobą jakiś związek. A propos związków, jestem niezwykle ciekaw, jak rozwinie się związek Jaya i Nii. Jay ma roztrzaskaną duszę, więc można rzec, że zło przesiąkło go na wylot, a Nia wciąż ma nadzieję na odnalezienie w nim jakiegoś dobra i na przywrócenie mu pamięci. No ale z Jayem na pewno nie będzie tak kolorowo. Skoro twórcy budują wokół niego tak duże napięcie, to wątpię, że pamięć przywróci mu się po, nie wiem, uderzeniu go w głowę cegłą. To raczej będzie długotrwały i to bardzo długotrwały proces. Być może dojdzie do tego, że związek Jaya i Nii rozpadnie się na zawsze. Dość przykra wizja, no ale jest ona możliwa. A co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach, czy podobał wam się występ Jaya w drugim sezonie, czy nie. Sponsorem odcinka jest wydawnictwo Blue Ocean. Już 15 października do sprzedaży trafił nowy magazyn LEGO Ninjago z minifigurkami Lloyda oraz Imperialnego Wojownika. Cena to aż 39,99 zł. A w następnym wydaniu minifigurka Lorda Rasa i Cola. No i oczywiście mam dla was konkurs do wygrania właśnie ten magazyn LEGO Ninjago z Lloydem i żołnierzem Imperium oraz zestaw kilku niespodzianek od wydawnictwa Blue Ocean. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy subskrybować mój kanał, a w komentarzu napisać, za co najbardziej lubicie Lloyda. Wynik już w czwartek 24 października w formie shorta na moim kanale. To już wszystko na dziś. Do zobaczenia.